Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry, Dzień Piotrze. dobry. Dzień dobry, wszyscy widzowie, słuchacze. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że udało się poprosić pana sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wprawdzie w stanie spoczynku, co nie znaczy, że w śnie, prawnika, polityka, senatora Jerzego Stępnia. Będziemy mieli okazję zadać parę pytań panu sędziemu, aż się ciśnie na język, panie profesorze, bo większość przewodniczących Trybunału, prezesów miała tytuły profesorskie, ale to nie zmienia tego, że pan jest wyjątkowo... Andrzej się urwał. Oj, teraz nam się Andrzej urwał. Może damy mu chwilę, może wróci. Tak. Jednak te łącza internetowe... Chwila refleksji. Tak, no niestety, elektronika czyni czasami jakieś przykusy. Tak jest. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad nią do końca. Do końca nie. Już... Dobra. Serdecznie przepraszam wszystkich za przerwę. Tym razem po mojej stronie była jakaś niedokładność. Także będziemy mieli okazję zadać panu sędziemu parę pytań. Wszystkich oglądających proszę również o komentarze, o pytania bardziej, ponieważ ma to być na żywo. Ja tutaj będę te ciekawsze zapytania kierował na ekran, czyli do pana sędziego. Ale zacznę może od takiego pytania, o którym rozmawiałem z moim przyjacielem. A dotyczyło to pytania, on prosił, żeby go dosłownie tak powiem, zacytować, a dotyczy artykułu czwartego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I mówi on w dwóch ustępach o ustęp pierwszy. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Ustęp drugi. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I teraz, jeżeli pan sędzia pozwoli, pytanie. Czy z prawnego punktu widzenia oznacza dla obywatela tenże punkt drugi, ustęp drugi artykułu czwartego? No, przyjmuje się, że tu chodzi przede wszystkim o takie formy wyrażania się narodu, jakim jest referendum. Referendum może być ogólnonarodowe, ogólnokrajowe, może być lokalne, może być regionalne. No, w każdym bądź razie to jest ta forma wyrażania się narodu, bądź poprzez przedstawicieli, bądź właśnie bezpośrednio. Okay. No, przedstawiciele no to są oczywiście radni w różnego rodzaju strukturach samorządowych, parlamentarzyści, prezydent, prawda, wszystkie te funkcje wybieralne, które pochodzą z bezpośredniego wyboru. No i właśnie referenda, prawda? Natomiast te bardziej szczegółowe funkcje, zadania, kompetencje są wykonywane najczęściej przez różnego rodzaju przedstawicielstwa, które albo to robią bezpośrednio, tak jak na przykład Sejm, Senat uchwalając ustawy, albo upoważniając, czy powołując inne organy do tego, żeby te funkcje wykonywały, prawda? Czyli rząd, czy różnego rodzaju inne służby, w tym także sądownictwo i tak dalej. Panie sędzio, czy sędziowie powinni w wyjątkowych sytuacjach stosować konstytucję wprost? Zawsze powinni stosować wprost. Konstytucja jest najwyższym prawem, w związku z tym ona ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi aktami normatywnymi. Jeśli na przykład ma sędzia do czynienia właśnie z ustawą, która jest jego zdaniem niezgodna z konstytucją, to powinien zastosować konstytucję, prawda? Natomiast czasami się słyszy takie wśród obozu rządzącego takie opinie, że jeśli właśnie jest sprzeczność pomiędzy ustawą a
konstytucją, to od tego jest Trybunał Konstytucyjny, żeby tę sprzeczność usunął, a do tego momentu, dopóki Trybunał się nie wypowie, no to obowiązuje ustawa. To jest absolutnie bezpodstawne twierdzenie. Zawsze konstytucja jest stosowana w pierwszej kolejności jako akt nadrzędny. Natomiast różnica pomiędzy zwykłym sędzią czy każdym innym organem a Trybunałem Konstytucyjnym jest taka, że tylko Trybunał Konstytucyjny może uchylić dany akt normatywny, po prostu usunąć go z systemu prawa. Natomiast sędzia może nie zastosować ustawy, przepisu niezgodnego z konstytucją. Ten przepis ciągle istnieje do momentu, dopóki go Trybunał Konstytucyjny nie usunie, no ale sędzia po prostu zastosuje konstytucję, dlatego że przepis jest niezgodny z konstytucją. Czy dopytać? Jeśli pozwolisz, Piotrze, to ja jeszcze mam tutaj drugą część pytania naszego. Co to znaczy, że obywatel stosuje się do konstytucji i stosuje konstytucję wprost? Obywatel, nie sędzia. No, to trzeba byłoby rozważać nad jakiejś konkretnej sytuacji, prawda? Nie można tak, wydaje mi się, tak abstrakcyjnie trudno byłoby mi tutaj powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że na pewno wyrazi taką opinię, że no, konstytucja wiąże tak samo obywatela, jak i inne organy państwa, prawda? Więc jeśli na przykład obywatel by doszedł do wniosku, że konkretny przepis ustawy jest niezgodny z konstytucją i byłyby ku temu uzasadnione podstawy, to miałby prawo nie zastosować się do przepisu ustawowego, właśnie powołując się na konstytucję. Być może w takim przypadku byłby oskarżony, postawiony by został przed sądem i ta sprawa by ostatecznie została w postępowaniu sądowym wyjaśniona, ale tutaj różnicy pomiędzy organem państwa czy sądem a obywatelem nie ma. Czyli wszyscy tak samo podlegamy konstytucji. Okej. Jeżeli pozwoli pan sędzia, to jeszcze końcowe pytania. Dwa, jeżeli konstytucja jest łamana przez władzę wykonawczą, której to władza przysięgała strzec i przestrzegać, co chroni prawa obywatelskie i prawa człowieka w państwie wobec tego? No, po pierwsze, to powinno dawać do myślenia z obywatelom, którzy nie powinni się godzić na tego rodzaju zachowania władzy, a po drugie, no, w niektórych sytuacjach można uruchomić Trybunał Stanu, czyli specjalny sąd, który jest powołany do orzekania w takich przypadkach, jeśli właśnie konkretny minister, konkretny organ wymieniony w Konstytucji, który odpowiada przed Trybunałem Stanu, bo tutaj nie wszyscy odpowiadają, tylko właśnie te najważniejsze funkcje są wymienione w katalogu organów, które odpowiadają przed Trybunałem Stanu, no to wtedy właśnie Trybunał Stanu. Tylko od razu powiem, że procedura jest bardzo skomplikowana i w gruncie rzeczy coraz częściej dochodzimy do wniosku, czy w ogóle ten Trybunał Stanu, który tak został skonstruowany, jak to w Polsce uczyniono, ma w ogóle sens. No i ostatnie pytanie, czy konstytucję można łamać częściowo i stosować częściowo? Czy dalej jest ona źródłem prawa dla jego wykonywania i przestrzegania? No oczywiście, że nie można. Konstytucja się stosuje w całości. Każdy przepis jest równie, że tak powiem, ważny. Ma równy status. Także nie ma czegoś takiego jak częściowe szanowanie konstytucji. Nie, nie. Nie można też konstytucji czy przepisów konstytucji traktować wybiórczo, że na przykład będę stosował się do tego przepisu, tak, bo on mi się podoba, a do innego nie, bo mi się nie podoba z jakichś powodów. Tak? Konstytucja obowiązuje wszystkich na jednakowych zasadach. Bardzo dziękuję. To były pytania wspólne, stworzone przez kolegę i przeze mnie. A teraz poprosimy może Piotra, bo też chciał pytanie zadać. Ja chciałem dopytać do tego, co pan sędzia mówił wcześniej odnośnie stosowania konstytucji bezpośrednio przez sędziów chociażby. Tak. Czy należy rozumieć w ten sposób, że oni jakby indywidualnie decydują o tym, jeżeli mamy do czynienia z aktem normatywnym, który jest według nich niezgodny z konstytucją, to oni indywidualnie podejmują taką decyzję,
o tym, że no uznają, że dany zapis jest niezgodny z konstytucją, w związku z powyższym należy zastosować się do przepisu nadrzędnego, jakim jest konstytucja. Tak, no tak, oczywiście, no wtedy, kiedy wykonują oczywiście swoją funkcję jako sędziowie, jako sąd. Tak. Czyli po prostu nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył takiego przepisu albo w ogóle no nie ma tej procedury uruchomionej, to sędzia indywidualnie może zdecydować, że dany przepis jego zdaniem jest niezgodny z konstytucją, w związku z powyższym stosuje jakby przepis inny, czy zgodny z konstytucją, czy samą konstytucję wprost. Tak, no oczywiście musi to odpowiednio uzasadnić, czyli to jego orzeczenie będzie podlegało kontroli instancyjnej, prawda, sądu drugiej instancji w pewnych sytuacjach, także Sądu Najwyższego jako instancji kasacyjnej. No w każdym bądź razie to nie jest tak, że indywidualnie jeden sędzia sobie zdecyduje, tylko to się dzieje w toku postępowania sądowego, prawda? Zastosowanie wszystkich reguł postępowania sądowego, kontroli instancyjnej i tak dalej, i tak dalej. No bo jeszcze odnośnie ostatniej części, czy ostatniego pytania, które zadawałeś, Andrzeju, tam była poruszona kwestia, czy można konstytucję stosować częściowo, czy uznawać niektóre jej zapisy, inne nie, no to mamy do czynienia w ostatnich latach z taką absurdalną sytuacją, że mniej więcej przez pewnie 2/3 poprzedniej kadencji rządzący twierdzili, że ta konstytucja jest niewiele warta i że w zasadzie nie trzeba się do niej stosować, bo przepisy są inne, nie wiem, ma pochodzenie komunistyczne i tak dalej, a nagle w pewnym momencie, jak już przejęli Trybunał Konstytucyjny, całkowicie to zaczęli mówić coś zupełnie odwrotnego. I teraz bardzo tak, no nie chcę tutaj użyć nieeleganckich stwierdzeń, no ale bardzo często się powołują na konstytucję, która jest tak, nagle się okazuje być niesłychanie ważna. No to jest niestety bardzo cyniczne i bardzo, bardzo... Dla prawnika to jest bardzo bolesne, że znajdą się ludzie, prawda, także i prawnicy niestety, którzy mają taki instrumentalny stosunek do konstytucji, traktują ją po prostu jak, nie wiem, taką gumową, że tak powiem, gumowy przedmiot, który można dowolnie rozciągać i robić z niego taki użytek, jaki się chce. No, to jest niestety bardzo przykre. No ale tak się niestety dzieje. Panie nie pierwszy sędzio. Raz w historii Europy, nie pierwszy raz w historii świata, nie pierwszy raz w historii Polski, kiedy się nie przejmowano konstytucjami, nie tylko tą konstytucją, ale i konstytucją w PRL-u się nikt nie przejmował przecież. No, ale także można powiedzieć, że niewiele się przejmowano porządkiem konstytucyjnym w okresie II Rzeczpospolitej. Łamano nadmiennie też, prawda, szczególnie po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego. Niespecjalnie się konstytucją przejmował, nawet używał takiego wulgarnego określenia na konstytucję. Mówił konstytuta prostytuta, prawda? Czyli możemy z nią robić, co chcemy, jak nam jest wygodniej, prawda? No ale chcielibyśmy żyć jednak w czasach, w których prawo się szanuje, bo wszystkie społeczeństwa cywilizowane szanują własne ustawodawstwo. No bo ono jest podstawą normalnego funkcjonowania przewidywalnego społeczeństwa. Jeśli nie szanujemy prawa, jeśli rządzący robią z nim co chcą, no to wytwarza się sytuacja chaosu i wtedy prawa się nie szanuje, obywatele prawa nie szanują i właściwie nie wiadomo, po co ono jest, prawda? Wtedy zwycięża siła. Kto ma siłę, ten zwycięża. No ale na dłuższą metę nie da się żyć w takim społeczeństwie, bo mamy dość przykładów historycznych wskazujących na to, że ci, którzy uważają, że zawsze nad prawem jest siła i ten zwycięża, ostatecznie przekonują się, że prowadzi to najczęściej do katastrofy jakiejś, prawda? Albo do jakiejś wewnętrznej wojny, albo do rewolucji, albo do wojny w ogóle, prawda? No, Europa była świadkiem wielokrotnie przykładów takiego aroganckiego stosunku do przepisów prawa, do aktów normatywnych itd., itd. Natomiast te społeczeństwa, które szanują własne systemy prawne, zawsze na tym lepiej wychodzą, prawda? Jak popatrzymy na te stare państwa o utrwalonej demokracji, jak Ameryka, czy kraje Europy Zachodniej, prawda?
które dla nas ciągle są jakimś pozytywnym punktem odniesienia, no to widać wyraźnie, że on, tam się ludziom żyje lepiej, jest wyższy poziom życia także i kulturalnego, już nie mówię o poziomie życia materialnego, ale z czego to wynika? No właśnie to wynika z poszanowania porządku prawnego, z tego, że porządek prawny po pierwsze jest dobrze stanowiony, dobrze uchwalany, prawda, że nie jest wynikiem pewnych przypadkowych gier czy interesów, tylko po prostu podejmuje się te decyzje po rozważeniu wszystkich za i przeciw, bardzo ostrożnie i dogłębnie i później się ten porządek prawny szanuje i z tego wynikają właśnie te pozytywne efekty, jak wysoki poziom życia gospodarczego, jak wysoki poziom życia ochrony zdrowia, opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. Jak chcemy, że tak powiem, mieć taki poziom życia, jaki jest na Zachodzie, to musimy przede wszystkim przestrzegać reguł, które tym porządkiem rządzą, prawda? Natomiast jeśli nie będziemy przestrzegali tych reguł, prawda, no to będzie chaos i z tego nic nigdy dobrego nie wyniknie. Panie sędzio, to może ja zadam pytanie. Panie sędzio, ja mam pytanie wobec tego, jak ja mam żyć w zgodzie z konstytucją, żyć w zgodzie z, jak ja mam się zachowywać, mając do wyboru prawo, które nam narzuca w tej chwili, wręcz ogranicza władza, mając jednak przed oczyma ten bardzo ważny akt, jak konstytucja. I te poczynania, te akty prawne nawet stworzone przez obecną władzę są niezgodne z konstytucją. Jak się powinien zachować taki człowiek jak ja? Już z siwymi włosami, już który widział, nawet pamięta śmierć Stalina i wystawione w oknie jego portrety i przeżył ten najgorszy okres, potem ten odwilży i tak dalej, aż do dzisiaj. Jak ja mam się zachować fair wobec konstytucji? Wie pan, to jest bardzo trudne pytanie, ale ja bym tutaj doradzał takie pragmatyczne zachowanie. Mianowicie trzeba się, że tak powiem, orientować na zachowania autorytetów, ludzi, do których mamy zaufanie, prawda, którzy reprezentują odpowiedni poziom wiedzy fachowej i tak dalej, bo tu można też bardzo łatwo pobłądzić. Natomiast w takich konkretnych sytuacjach, w których mamy wyraźne sygnały płynące od tych wybitnych autorytetów, to nie powinno być żadnych wątpliwości, że trzeba postępować tak, jak oni doradzają. Jeśli coś na przykład mówi pan profesor Strzembosz, to dla mnie jest, że tak powiem, rozstrzygający, nawet jeśli ja bym miał jakieś wątpliwości, ale jeśli on coś powie, to zważywszy jego doświadczenie, jego wiedzę, prawda, i przede wszystkim to doświadczenie życiowe, jako wybitnego obywatela i prawnika, no mogę być spokojny, że nie pobłądzę, jeśli będę się właśnie opierał na tego rodzaju wskazówkach, prawda? Więc tutaj nawet jeśli czasami nam tutaj sumienie no, podpowiada, że mam jakieś wątpliwości, czy zachować się tak, czy inaczej, czy może nawet zbyt jesteśmy pewni jakiegoś swojego zachowania, to ja doradzałbym właśnie opieranie się o postawę autorytetów. Ludzi, do których mamy zaufanie. Czasami będą to nasi rodzice, nasi przyjaciele, ktoś z rodziny, ktoś właśnie jakiś wybitny pisarz, prawda, którego twórczość znamy i jego życie znamy i wiemy, że zachowuje się zawsze przyzwoicie. Bo co tu dużo mówić? No, dzisiaj mamy też wątpliwości, gdzie tu jest racja, prawda? Ludzie mogą mieć wątpliwości, gdzie jest racja. Ale jak ja popatrzę, pan się odwołał do swojego długiego życia, no ja też pamiętam, co prawda jako przedszkolak, bo byłem na ostatnim roku studiów przedszkolnych, kiedy Józef Wissarionowicz pożegnał, prawda, ten świat, ku radości właściwie wszystkich, to mogę powiedzieć, że przynajmniej 3 razy przeżywałem takie okresy, kiedy wydawało się, że to władza ma rację, ale myśmy wiedzieli jako obywatele, że ona władzy nie, że racji nie ma. Pierwszy moment to jest wydarzenia marcowe 1968 roku. Akurat byłem wtedy na 4. roku Wydziału Prawa, no więc byłem już w miarę świadomym człowiekiem, wiedziałem, co się dzieje.
brałem udział notabene z ówczesną moją koleżanką, dziś żoną, prawda, w tym słynnym wiecu już 8 marca, no, który zakończył się wypałowaniem studentów, prawda, i jak wychodziliśmy wtedy z uniwersytetu wypałowani, to mieliśmy takie poczucie klęski, prawda, chociaż wiedzieliśmy, że racja jest po naszej stronie, no ale było takie poczucie dojmującej klęski. Ale po latach nikt nie ma wątpliwości, że to młodzież studencka miała wtedy rację, a nie ci pałkarze, którzy ją, prawda, walili 8 marca na uniwersytecie. No drugi przykład, stan wojenny, prawda? Też wtedy te osoby, które były internowane, zamykane, aresztowane i tak dalej, prześladowane, też mogły mieć takie poczucie klęski, prawda, że to nie oni mają rację, tylko władza, która dość brutalnie dochodzi swoich racji, prawda, bo nie powiem, że praw. No ale po latach nikt nie znajdziemy Czeka, który by tak chętnie stanął przy generale Jaruzelskim i powiedział, tak, trzeba było tak postąpić, trzeba było strzelać do tych robotników, górników z Wujka, trzeba było pałować ludzi, polewać wodą, zamykać w więzieniach i tak dalej, prawda? Więc i ja jestem teraz w takiej samej sytuacji, też jest, mam poczucie, że jestem po właściwej stronie, aczkolwiek po drugiej stronie niż to, które zajmuje władza. I upłynie parę lat, upłynie kilka lat, nie wiem jak długo, może za rok, może za pół roku, może za 5 lat, może za 10, ale wcześniej czy później dla wszystkich będzie jasne, że władza racji w tym sporze nie miała, prawda? Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, o Sąd Najwyższy i tak dalej, i tak dalej. Czy ataki na samorząd terytorialny. Piotrze, tak, chciałeś... Spokojnie orientować się na zachowanie się tak zwanych autorytetów, prawda, których w Polsce nie brakuje, bo często narzekamy, mówimy, nie ma autorytetów, autorytety zostały zniszczone. Dopiero jak ktoś umrze z tych tak zwanych wielkich, prawda, no to wtedy nikt nie ma wątpliwości, że to była ta postać. Ale ci ludzie żyją, są wśród nas, mówią, wypowiadają się, prawda? Powinniśmy uważnie słuchać, analizować. Oczywiście samodzielnie zawsze będziemy podejmowali decyzje. Nic nas od tego nie zwolni, ale właśnie postawa autorytetów jest tutaj jakąś pomocą. Tak, autorytety mają kompetencje. Kompetencje, tak. Czyli prawo do osądzania. Dlatego stały się autorytetami, bo w wyniku różnych trudnych sytuacji sprawdzali się, że tak powiem, jako ci, którzy podejmują właściwe decyzje, zachowują właściwe postawy. A rządzący, właściwie jest to z greckiego kakistokracja, czyli rządy najgorszych, czyli odwrotne to, o czym pan sędzia powiedział. Rządy autorytetów, liczenie się z autorytetem w wypadku jakiejś niewiedzy, odwołanie się do właśnie do autorytetu, do profesora Szczębosza, nie wiem, dla mnie takim bardzo czytelnym też przykładem, do jakiego stopnia władza błądzi, prawda? Jest przykład tych koni arabskich w Janowie i Michałowie, prawda? To są stadniny, które były prowadzone przez dziesiątki lat przez wybitnych specjalistów, którzy naprawdę mieli pozycję światową. Wszyscy o tym doskonale wiemy. To pojęcie Proud of Poland nie dzieło się przecież znikąd, prawda? To naprawdę jest coś, z czego byliśmy zawsze dumni. I naraz przychodzi arogancka władza, która się nie podoba, szef, prawda, stadniny, go zwalnia po prostu w jednym i w drugim przypadku. Jeszcze na dodatek minister rolnictwa ostatnio powiedział, że to bardzo dobrze, bo to jest skandal, żeby tylko państwowe stadniny hodowały najwyższej klasy, prawda, Araby. No, i to mówi przedstawiciel rządu. No po prostu nie można chyba sobie wyobrazić już bardziej piramidalnej bzdury, prawda? I ten człowiek zawiaduje na to, przez kilka lat niszczy, prawda, jego poprzednik zaczął, tak prawdę mówiąc, a ten, że tak powiem, niewiele zrobił jak dotąd, żeby poprawić sytuację, prawda? No i mamy zupełnie dramatyczną sytuację. Wiadomo, gdzie jest racja, prawda?
ludzie, którzy się na świecie znają na koniach arabskich, pukają się w głowę, proponują oczywiście tym naszym dyrektorom stanowiska, prawda, wysokopłatne po to, żeby tam u nich z tymi swoimi kompetencjami się dzielili, a my tutaj sami niszczymy najlepszych fachowców, prawda? Czy na przykład próba rozbicia Trybunału Konstytucyjnego, niepowoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przecież byli dobrani bardzo starannie spośród bardzo wybitnych prawników, prawda? Ale obchodzimy tam swoimi, którzy nie mają potrzebnych kompetencji, między innymi także po to, żeby pokazać, że w ogóle się nie liczymy z Trybunałem Konstytucyjnym. Inny przykład. Nie wiem w końcu, że rządzący wskazali kandydata na rzecznika praw obywatelskich, czy nie, bo dzisiaj nie. Byłem zajęty prywatnymi sprawami. No więc właśnie, ale proszę bardzo, to też jest kolejny przykład aroganckiej władzy. Dlaczego oni tego nie zrobili? Bo oni uważają, że ktoś taki, który oddziaływuje tylko przez swój autorytet, swoją wiedzę, prawda, a nie ma realnej władzy, w ogóle się nie liczy, tak? Czyli w ogóle nie będziemy się przejmowali tym rzecznikiem praw obywatelskich. Między innymi także po to, żeby jego następca, jeśli będzie zajmował jakieś stanowisko, no mógł być, że tak powiem, mógł być skrytykowany od razu, a cóż ten rzecznik praw obywatelskich, nie musimy się z nim liczyć, to jest żadna władza, prawda? To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Albo na przykład stosunek do opozycji. Samo określenie opozycja totalna. Co to znaczy opozycja totalna? W państwie demokratycznym opozycja jest niezbędna, a rządzący zachowują się tak, jakby opozycja przeszkadzała i była niepotrzebna. Opozycja jest niepotrzebna i przeszkadza tylko w państwach autorytarnych, totalitarnych, ale w normalnym demokratycznym państwie, jeśli się posponuje, prawda, ludzi z opozycji, unieważnia ich zachowania, lekceważy, wyśmiewa i tak dalej, to jest po prostu jakiś sygnał dla społeczeństwa, że ludzie ci kompletnie rządzący nie wiedzą, co to jest demokracja, co to jest współczesne państwo. Jak popatrzymy na świat, to widać bardzo wyraźnie, że tam się ludziom dobrze żyje, gdzie jest demokracja, gdzie życie jest przejrzyste, transparentne, gdzie się szanuje prawo, gdzie się szanuje także zasady ekonomii, gospodarki i tak dalej, prawda? I wszyscy to rozumieją, że nie ma drogi na skróty. Może się wydawać, że ta droga na skróty da nam szybko jakiś efekt, prawda? Nie, no z góry wiadomo, że nie będzie tego efektu, prawda? No można w nieskończoność opowiadać o tym, że w ciągu 2 lat wyprodukujemy 100 tysięcy aut elektrycznych, a dzisiaj się dowiadujemy, i niektórzy byli skłonni, by w to uwierzyć, a dzisiaj się dowiadujemy, że właśnie ta spółka, która została powołana, niebawem rozpocznie negocjacje z jakąś firmą niemiecką, która podejmie się opracowania całego projektu technicznego, a i z jakąś drugą firmą włoską, która zaprojektuje nadwozie. No przecież to są jakieś kuriozalne, śmieszne rzeczy, prawda? Albo na przykład łudzenie ludzi, że jak przekopiemy ten kanał, prawda, Mierzeję Wiślaną, to będą jakieś cuda, będzie 100 tysięcy miejsc pracy. Przecież to są jakieś kpiny ze zdrowego rozsądku i ze całego społeczeństwa, prawda? To pokazuje, jak władza w ogóle, jaki ma stosunek do społeczeństwa, lekceważący. Uważa po prostu to społeczeństwo za bandę głupków, której wszystko można powiedzieć, pod warunkiem, że ta część, która, prawda, to wszystko akceptuje, dostanie tam jakieś grosze, prawda, dostanie jakieś 500+, no i da, przecież to jest wyraz niezwykłego, że tak powiem, lekceważącego stosunku do społeczeństwa. Możemy wam opowiadać każde głupstwa i wy go kupicie, bo daliśmy wam 500+, albo 13 emeryturę, prawda? Możemy wam opowiadać przez kilka lat już piramidalne bzdury o katastrofie smoleńskiej, prawda? I wy to będziecie kupowali. To pokazuje, jak potwornie władza lekceważy społeczeństwo. Proszę, Piotrze. No to jakby... Ciągnąc ten wątek, czy nie uważa pan, że w zasadzie trudno jest w tym wypadku mówić w chwili obecnej o jakimś zwartym społeczeństwie, ponieważ
no nie chcę powiedzieć, że 50%, ale 50% głosujących jednak akceptuje ten stek bzdur. Te drugie 50%, po stronie których też i my stoimy, rzeczywiście tego nie akceptuje. Stara się posługiwać własnym rozumem, myśleć i analizować te wszystkie sytuacje, które między innymi te, które pan wymienił, ale jednak ciągle przegrywamy i to nie mówię o tym, że przegrywamy w wyborach, w jakichś wyborach, ale przegrywamy po prostu moralnie, mentalnie i w zasadzie to społeczeństwo w gruncie rzeczy jako jedność nie istnieje w tym momencie. No, w ogóle moim zdaniem nie ma społeczeństw takich, które są taką właśnie jednością, to tylko właśnie w państwach totalitarnych uda się czasami stworzyć taką właśnie fałszywą jedność, jaka była we Włoszech na przykład w latach 30., czy powiedzmy sobie w Niemczech w latach 30., z tym, że no trzeba było dopiero końca II wojny światowej, żeby wszyscy Niemcy się przekonali, w jakim kłamstwie żyli, prawda, w jakiej łudzie i do czego to wszystko doprowadziło. I ci, którzy przeżyli komunizm, no też powinni wiedzieć, że tego rodzaju właśnie stosunek do prawa, do gospodarki, no musi skończyć się klęską, prawda? No być może dlatego, że no ludzie właśnie myślą bardzo krótkowzrocznie, patrzą przede wszystkim z perspektywy własnej konkretnej sytuacji, bez oglądania się na interesy wspólnoty i tak dalej. No ale ja z jedną rzeczą się nie zgadzam z tych, które pan tutaj powiedział, że moralnie przegrywamy. My moralnie nie przegrywamy, proszę pana. W żadnym momencie nie czuję się moralnie przegrany. Czuję się przegrany, że tak powiem, chwilowo, taktycznie, może no nawet nie strategicznie, no ponosimy klęski, bo nie mamy odpowiednich środków, żeby się przeciwstawić tej brutalnej władzy, teraz coraz bardziej brutalnej, to bardzo wyraźnie widzimy, prawda? Ale wiemy, że racja jest po naszej stronie i to jest tylko kwestia czasu. I tak jak racja, wiedzieliśmy zawsze, że racja była po stronie studentów w marcu 68 roku, czy po stronie robotników i społeczeństwa w grudniu 81 roku. I tak samo dobrze wiemy, że te ostatnie lata moralnie nie należą do rządzących, należą do właśnie do tej części, która na razie jeszcze przegrywa. Na razie przegrywa, ale ten moment przegrywania gdzieś tam w pewnym momencie nastąpi, prawda? Nie wiem, kiedy to nastąpi, co będzie głównym powodem, ale to, że to nastąpi, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Panie sędzio, jeśli Piotr pozwolisz, jedno zdanie naszego czytelnika, chyba czytelniczki. Panie sędzio, proszę zapoznać się ewentualnie dwa słowa na ten temat. Podajmy też szansę naszym słuchaczom. Proszę bardzo. Nie za wcześnie wyłączyłem? Halo? Halo, tak? Czy udało się panu... Tak, no to jest jeden z najważniejszych, fundamentalnych artykułów naszej konstytucji o zasadzie równości, prawda, zakazie dyskryminacji, podkreślam, z jakiejkolwiek przyczyny, prawda, i to konstytucja bardzo wyraźnie mówi, nie możemy nikogo dyskryminować i dlatego jako jeden ze współtwórców systemu samorządowego w Polsce, zarówno w 90 roku, jak i później w 98, no z wielką, że tak powiem, z wielkim niepokojem i bólem wprost przyjmowałem te wszystkie uchwały samorządowe, które wprowadzały strefy wolne LGBT, prawda? No po właśnie. Pierwsze, nie było żadnej podstawy do tego, żeby takie uchwały podejmować. Samorząd nie jest od tego. W ustawach samorządowych jest bardzo wyraźnie, w szczególności w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, jest bardzo wyraźnie napisane, jakie są zadania samorządu. To jest troska, prawda, o ład przestrzenny, o edukację i tak dalej, ochronę zdrowia, gospodarkę komunalną, etc., etc. Ale żeby powiedzieć, że ktoś z jakichś przyczyn nie może przebywać na terenie naszej gminy, albo nie może, nie wiem, głosić tutaj swoich poglądów, to jest coś zupełnie niebywałego. Na szczęście tych gmin,
które podjęły takie uchwały, było niewiele, prawda? Jestem przekonany, że wtedy, kiedy były te uchwały podejmowane, to ci, którzy je forsowali, byli przekonani, że odnieśli zwycięstwo, a upłynęło dosłownie kilka tygodni, kilka miesięcy, żeby się sami przekonali, w jaką klęskę się sami wpakowali, prawda? Że zostali ośmieszeni, to tylko nie tyle nie na terenie Polski, ale w ogóle w Europie, tak? Były jakieś umowy podpisywane tych miast siostrzanych i okazuje się, że bardzo wiele miast z Francji czy z innych krajów Europy Zachodniej, no nie chcemy mieć z wami nic wspólnego, jesteście troglodytami. Nie pasujecie do tego poziomu, jakim jest Europa. Chcieliście być w Europie? Co prawda do tej Europy weszliście 1000 lat później, niż w ogóle ona powstała, prawda, jako twór, no mówię tutaj o początkach naszej ery, prawda, no miejmy świadomość, że Polska weszła 1000 lat później do tej przestrzeni, prawda, i ciągle zawsze była spóźniona, ale zawsze aspirowała, zawsze miała takie przekonanie, że my jesteśmy Europejczykami, a tutaj naraz przychodzi taka drobna rzecz i się rozpłaszczamy, rozkładamy się po prostu, kompromitujemy się. A przecież w tym momencie, kiedy ci radni podnosili ręce w górę, to mieli poczucie zwycięstwa, prawda? Jest to moralnego zwycięstwa. Piotrze? W kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy, nasuwa się wciąż pytanie, na które w zasadzie od 5 lat poszukujemy odpowiedzi. Często to pytanie pada w rozmowach z autorytetami, takimi jak pan też przecież jest. Co takiego, czego zabrakło w naszej konstytucji, że ona jednak sama z siebie nie potrafiła się obronić? Nie potrafiła się obronić, ale też nie potrafiła nas obronić przed takim bezprawiem, które nam zafundowali rządzący. Czy można było cokolwiek w niej inaczej przygotować, tak żebyśmy byli bezpieczniejsi? No, na pewno można było pewne mechanizmy lepiej skonstruować, nawet dzisiaj to już wiemy, jakie mechanizmy zawiodły. Ale pamiętajmy, że konstytucja to jest tylko jednak akt normatywny, to nie jest coś, co realnie istnieje tak jak przedmioty, ludzie i tak dalej. Ona będzie działała tylko poprzez ludzi, prawda? Wszystko zależy od ludzi, czy ludzie będą ją szanowali, czy będą się podporządkowali konstytucji, czy nie, prawda? Przecież nawet napiszemy najlepszy kodeks karny, ale napisanie samego kodeksu karnego nie wyeliminuje zbrodni, złodziejstwa i tak dalej, prawda? Konstytucja jest tylko aktem normatywnym, prawda? Oczywiście pewne rzeczy można było lepiej zrobić, no na przykład tu się odwołam do opowieści mojego poprzednika, profesora Marka Safiana, który kiedyś był pytany przez jakiegoś sędziego konstytucyjnego na Zachodzie, w jaki sposób są ogłaszane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. I on odpowiedział, zgodnie z prawdą, prawda, że jak Trybunał wydaje wyrok, no to przesyła do Rządowego Centrum Legislacji, które redaguje Dziennik Ustaw, no i to orzeczenie jest zamieszczone w Dzienniku Ustaw, prawda? Niezwłocznie. Tak, niezwłocznie. No, a ten jego interlokutor mówi, no ale to tak naprawdę to rząd decyduje o tym, czy opublikować orzeczenie, czy nie, prawda? Na to Marek Safian mówi, nie, ale w ogóle u nas nie ma problemu, to u nas jest wszystko normalne, prawda? Tak? No i okazało się, że normalne nie jest, tak? Właśnie, i kiedy został popełniony błąd? No błąd został popełniony wtedy niewątpliwie, kiedy wchodził w życie Dziennik Ustaw elektroniczny. Bo kiedy był, że tak powiem, w formie papierowej, no to wiadomo, że musiała być jakaś jedna redakcja, prawda? Ale jak już został wprowadzony system elektroniczny, to w tym momencie po prostu prezes Trybunału powinien mieć odpowiedni dostęp do systemu i powinien po prostu sam wprowadzać to orzeczenie do systemu, prawda? Oczywiście no, nie można wykluczyć, że ktoś, kto dysponuje kluczami do systemu, do całości systemu, a to zawsze będzie rząd, mógłby też jakiegoś przykusa zrobić, ale niewątpliwie trudno byłoby zablokować orzeczenie Trybunału, jego opublikowanie, gdyby właśnie takie narzędzia prezes Trybunału miał, prawda? Więc jak będziemy naprawiali nasze państwo, to jedna z pierwszych rzeczy, która powinna być zrobiona, to właśnie to. Także są pewne mechanizmy, które mogłyby
Ja na przykład uważam, że nasze sądownictwo naprawdę wymaga bardzo daleko idących reform i mówię tutaj nie tylko jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ale także jako sędzia, który orzekał przez 10 lat w sądach powszechnych w latach 70., prawda, odszedłem z sądownictwa w 89 roku, po 10 latach, ale swoje doświadczenia mam. Ja uważam, że nasze sądownictwo wymaga gruntownych reform, ale nie takich, jakie są w tej chwili prowadzone, które są destrukcją właściwie. A powinniśmy naprawdę wprowadzić niezależne sądownictwo. Powinno się na stanowisko sądowe powoływać ludzie, którzy mają odpowiednie doświadczenie, nie tylko wiedzę, odpowiedni charakter. Nie powinno być w gruncie rzeczy w sądownictwie żadnych awansów, bo jak są awanse, to zawsze są ludzie, którzy chcą szybciej awansować. Prokuratura jest źle skonstruowana i tu nie chodzi tylko o połączenie funkcji prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości, ale rzecz polega na tym, że od kontroli śledztwa, tego od nadzoru śledztwa nie powinien być prokurator, tylko powinien być sędzia śledczy. I takiego sędziego śledczego mieliśmy jeszcze w okresie międzywojennym, ale on został zlikwidowany po wojnie, prawda? I funkcję sędziego śledczego przejął prokurator. I to jest źródło wszelkiego zła. Także my wiemy, co naprawiać w naszym państwie, prawda? I będziemy to naprawiali, no ale warunkiem są oczywiście zmiany polityczne. Piotrze? Ja może zmienię troszeczkę temat. Chciałbym nawiązać do wydarzeń ostatnich dni, ale z punktu widzenia i też dotyczących jakby tych głośnych spraw związanych z ludźmi zgromadzonymi pod hasłem LGBT. Ja chciałbym pana zapytać o źródło i jakby intencje wprowadzania do polskiego prawa zapisu o szczególnej ochronie uczuć religijnych, bo są to jeden, jedyny rodzaj, zdaje się, uczuć, który w kodeksie karnym jest jakoś szczególnie uprzywilejowany i z tego, co widzimy, dzisiaj stało się to takim narzędziem do zwalczania pewnych grup społecznych czy wywierania na nich określonego nacisku. Mówię o tym dlatego, że widziałem apel Konfederacji do, zdaje się, ministra sprawiedliwości i jeszcze tam kogoś z ważnych person rządowych o właśnie bardzo surowe ukaranie przestępców, czy jakoś tam jakieś bardzo zostało takie bardzo, bardzo negatywne sformułowanie przypisane osobom, które wieszały te tęczowe flagi na różnego rodzaju pomnikach. Mało tego, prawdopodobnie też z ich inicjatywy jest puszczona w obieg jakaś petycja, pod którą można się podpisywać, dokładnie tej samej treści, bo ci ludzie powołują się na to, że został zbezczeszczony pomnik Jezusa, że ich uczucia religijne zostały tak bardzo naruszone. I wydaje mi się, że to stało się takim orężem łatwym, bardzo łatwym do wykorzystania właśnie w tego typu sytuacjach. Czy jest jakiś konkretny powód, dla którego akurat ten rodzaj uczuć podlega szczególnej ochronie prawnej? No to poruszamy tutaj się w materii niezwykle delikatnej. No wszędzie są chronione uczucia religijne, bo to jest ta sfera życia człowieka, bardzo delikatna, bardzo intymna. Wtedy, kiedy mamy kilkanaście lat czy kilkadziesiąt, to trochę inaczej patrzymy na te rzeczy, natomiast zupełnie inaczej patrzymy na sferę religijną, wtedy jak leżymy umierający gdzieś w szpitalu, prawda, i jesteśmy w trudnej sytuacji, no wtedy się okaże, że mamy zupełnie inny jeszcze stosunek, prawda, do tego wszystkiego. No, w każdym bądź razie nasz porządek prawny zawsze chronił uczucia religijne i tak powinno pozostać. Natomiast inną rzeczą jest nadużywanie tego właśnie ochrony pod różnego rodzaju hasłami, bo w gruncie rzeczy, jak patrzę na to, co robi minister sprawiedliwości, to tu jest
takie wyraźne sugerowanie Kościołowi katolickiemu, że tylko on jest w gruncie rzeczy w stanie sprostać ochronie Kościoła katolickiego, który jest w trudnej sytuacji w tej chwili, z różnych powodów. Że tak powiem, i ze względu na znane, prawda, przypadki chronionego pedofilstwa, ale w ogóle pedofilstwa i tak dalej, prawda? Sprawy gospodarcze, majątkowe. No, wiemy, że Kościół jest w trudnej sytuacji, ale największy problem dla Kościoła to jest taki, że się w gruncie rzeczy młodzież od niego odwróciła, bo nie ma powołań kapłańskich w seminariach. To jest największa klęska i największe zagrożenie dla Kościoła. Że nie ma młodych ludzi, którzy chcą być kapłanami, prawda? W tych seminariach duchownych, które było czasami po kilkaset studentów, w tej chwili jest jedna lub kilka osób. Czyli jednym słowem, po prostu ta forma Kościoła katolickiego, z jaką mamy do czynienia, okazała się kompletnie nieatrakcyjna, nieprzekonująca dla młodego pokolenia. Tak? Mówi się często, że bierzmowanie to jest ten moment, kiedy następuje pożegnanie z Kościołem, tak? Prawda? I Kościół, biskupi, w szczególności księża, są bardzo zaniepokojeni tą sytuacją. Prawda? Nie bardzo wiedzą, jak się do niej odnieść. Coś się tutaj kończy. Zaczyna się jakaś nowa rzeczywistość. Prawda? Oni są zaniepokojeni, nie są przygotowani, prawda, na to wszystko. No i tacy ludzie właśnie, jak pan minister sprawiedliwości, stają w pierwszym szeregu i mówią: liczcie tylko na nas możecie liczyć. I daje dowody na to właśnie, że są prawdziwymi obrońcami wiary Kościoła, tych najważniejszych, najbardziej istotnych dla społeczeństwa wartości. Tak naprawdę chodzi tutaj wyłącznie o grę polityczną, która ma za zadanie, prawda, bardziej związać Kościół z jakąś frakcją polityczną, bo jak patrzę tu też jako po prostu człowiek, który się zajmuje państwem, także i teoretycznie, no to widzę, że to po prostu jest cały czas wojna frakcyjna w ramach tego ugrupowania o to, kto będzie, że tak powiem, tutaj nadawał ton. Także zostawmy tu uczucie religijne. Od tego nie powinniśmy wyrzucać tych przepisów z kodeksu karnego, bo jeszcze nie wiadomo, co tutaj może się dziać. Natomiast miejmy świadomość, że w wielu przypadkach to grę, wyłącznie chodzi o grę polityczną i że prawdziwym obrońcą będą niezawisłe sądy, kiedy trzeba będzie dać ochronę uczuciom religijnym, to ta ochrona się znajdzie, ale to nie może być utożsamiane z obroną pewnego porządku politycznego. Pozwólmy, panowie, tutaj panu sędziemu się odnieść do wpisu pani Mirki Rzeźniczak, która mówi o edukacji. Myślę, że coś w tym jest. No, zgadzam się, no właśnie wszyscy się zgadzamy co do tego, że te zmiany, które miały miejsce po 89 roku dla wielu ludzi, w szczególności tych, którzy budowali ten nowy porządek, także i dla mnie, wydawały się tak oczywiste, że każdy będzie to rozumiał samo przez się, prawda? Ale okazało się, że tak wcale nie jest, prawda? Że młodzież została trochę zostawiona na uboczu. Brakło tego właśnie elementu edukacyjnego. No, przyznam się szczerze, że rządzący, szczególnie w tym pierwszym okresie, jak Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Stelmachowski, prawda, to oni byli przekonani, że ta edukacja moralna społeczeństwa, a nawet także i społeczna, nastąpi w wystarczającym stopniu, po pierwsze, przez te zajęcia z wiedzy o świecie współczesnym, a z drugiej strony właśnie ta etyczna jakby strona edukacji będzie właściwie realizowana przez religię w Kościele, prawda? No, okazało się, że to był błąd. Dzisiaj nawet pan profesor Samsonowicz, którego podpis widnieje pod dokumentem, który przywracał religię, uważa, że to był błąd, prawda? Tutaj niestety popełniliśmy błąd. Ja uważam, że na przykład w szkole powinna być przynajmniej w liceach, w szkołach zawodowych jakaś lekcja prawa,
żeby ludzie wiedzieli, co to jest umowa, co to jest przestępstwo. A ludzie kończą 18 lat, wchodzą w dorosłe życie, oczekuje się od nich wiedzy obywatelskiej na poziomie właśnie najwyższym, a oni po prostu nic nie dostali w tej szkole, prawda? Nie wiedzą o podstawowych rzeczach. Więc tutaj mamy do odrobienia bardzo poważną lekcję. Tutaj wiele rzeczy zaniedbaliśmy, jeśli chodzi właśnie o znajomość mechanizmów państwowych, gospodarczych, prawnych w szczególności. Stąd jest ta audycja, z tej potrzeby właśnie zadawania pytania dlaczego i pytania zadawanego ludziom o takim autorytecie jak pan sędzia. Pozwólcie panowie jeszcze, bo Piotr zaraz chce zadać pytanie, ale tu ciekawy wątek też podziękowanie w zasadzie. Nasz stały słuchacz Adrian Jasiński z Sanoka. Przeczytajcie panowie. Ja już przeczytałem. Okay. No tak, no to jest właśnie taki dowód na to, że jeszcze nie do wszystkich dotarł ten przepis, który mówi o równości, o zakazie dyskryminacji. Bo jeśli tam mowa o zakazie dyskryminacji z każdego powodu, prawda, no to miejmy tutaj świadomość, że atakując osoby z tego środowiska, prawda, no dyskryminujemy ich, a to są sprawy bardzo trudne. Ludzie, którzy właśnie są w tym środowisku, no przeżywają olbrzymie konflikty, szczególnie wtedy, kiedy są młodymi ludźmi. Wiem, jak wiele tych wewnętrznych konfliktów kończy się nawet samobójstwami, tragedią. Ludzie, że tak powiem, heteronormatywni, tak nazwijmy to, czasami kompletnie nie mają pojęcia o skali tych problemów, które przeżywa młodzież, tak? Na tle tożsamości. To są bardzo skomplikowane, trudne rzeczy, które zresztą zawsze występowały, które były tłumione na różne sposoby, prawda? Także czasami fałszywie pojętą moralnością. Dzisiaj na to trochę inaczej patrzymy, właśnie dzięki rozwojowi psychologii w szczególności, prawda? Ale także teologii. I wiemy, że takie traktowanie właśnie ludzi tego środowiska jako gorszych ludzi, tak jak tu jeden z tych polityków PiS-u powiedział, przecież to nie są ludzie, tak? Pan Czarnek, mówmy, przypominajmy to nazwisko, to jest doktor habilitowany prawnik prawa publicznego, konstytucyjnego, z KUL-u, to się w głowie nie mieści, że coś takiego może powiedzieć ktoś, kto jest wykładowcą akademickim jeszcze katolickiej uczelni, prawda? No widać, że ludzi, którzy nic nie rozumieją, którzy mają głęboko jakieś zapóźnione spojrzenie, prawda, na najbardziej subtelne, delikatne sprawy ludzkiej natury, jest jeszcze bardzo dużo, ale nie możemy się poddawać ich dyktatowi. Musimy właśnie stawać w obronie tych pokrzywdzonych, tak? Tych, którzy są krzywdzeni, prawda? Ja tutaj zawsze daję przykład też taki ewangeliczny, tego dobrego Samarytanina, prawda, który jest pobity, no ale dlaczego nas ta przypowieść tak zachwyca, ta figura dobrego Samarytanina, prawda, który nie był Żydem i który po prostu widział, że człowiek jest pobity, trzeba mu pomóc, prawda, i nie zastanawiał się, czy ten kto tam leży pobity, to jest Żyd, czy może Samarytanin, a może ktoś inny, prawda, Ewangelia milczy na ten temat, jakiego on jest, jakiej jest narodowości, prawda, bo ważne jest to, że on został pobity. I ta prawda, jeśli ktoś jest pobity, ktoś jest nękany, ktoś, kto jest prześladowany, prawda, nie doznaje pomocy od ludzi innych, no to jest właśnie dowód na to, jak głęboko ta prawda chrześcijańska o istocie postawy dobrego Samarytanina do nas nie dotarła. Prawda? Minęło 2000 lat, ale my w gruncie rzeczy ciągle tego nie rozumiemy. Przechodzimy obojętnie obok pobitego, a czasami jeszcze go sami kupujemy, prawda? I to jest straszne. Panie sędzio, jest tutaj wpis niezgadzający się z panem. Cieszę się, że wywiązała się taka dyskusja. Proszę przeczytać. No mamy tutaj inne zdanie na ten temat.
Bo tutaj nie w samym przepisie jest tutaj zło, tylko w jego interpretacji i stosowaniu. I chciałbym powiedzieć Państwu, że gdyby tego przepisu nie było, to znajdzie się jakiś inny, który zostanie wykorzystany po to, żeby właśnie używać go jako bicia na inne osoby. Spokojna głowa. Znajdzie się inny przepis. Tak. Piotrze, chciałeś zapytać? Chciałem się jeszcze odnieść do właśnie odnośnie tego pytania, które postawiłem i tej dyskusji, która się wiązała, tak jak pan sędzia ma odmienne zdanie, ja się tu z Adrianem akurat zgadzam. Moim zdaniem rzeczywiście jest to taki bardzo, bardzo niedobry przepis, no, ale może nie mam racji. Natomiast odpowiadając na moje pytanie na końcu, powiedział pan, że jest to swoista gra między ugrupowaniami a Kościołem, czy między tymi ugrupowaniami po to, żeby pokazać swoje stanowisko. Tylko, że ofiarą tej gry na końcu są konkretni ludzie. I tu jest podstawowy problem, że teraz prawdopodobnie te wydarzenia z końca ubiegłego tygodnia będą wykorzystane przez rządzących do tego, żeby konkretne osoby jednak ukarać. No już mamy przykład choćby tego, choć nie jest to wprost związane akurat z tym artykułem, tylko ze zniszczeniem tego haniebnego, tej ciężarówki jeżdżącej po Warszawie, która podobno nawet nie ma, czy ma sądowy zakaz poruszania się wręcz. No i ci ludzie spod znaku LGBT w końcu zniszczyli tam tą plandekę. Nie sądzę, żeby to były jakieś wielkie straty, bo media chyba szacują to na 6 tysięcy złotych, więc nie jest to coś jakoś niesamowicie wielkiego, a jednak człowieka zamknięto na 2 miesiące. No to już jest chyba niewspółmierna kara do popełnionego czynu. No ja tutaj nawet na Facebooku, na swoim profilu wyraziłem zdanie w odniesieniu do tego orzeczenia prawne sądu, który notabene chce się pokazać uzasadnienia tego postanowienia o zastosowaniu reszty. To jest to po pierwsze. Po drugie, no mogę powiedzieć też, że na pewno tutaj nie ma tych przyczyn pobudek chuligańskich, prawda? Notabene to te przepisy o chuligańskim charakterze czynu zostały wprowadzone w 1959 roku. Oczywiście były nadużywane, bo niezależnie od tego, czy ludzie mieli jakiś powód, że tak powiem, usprawiedliwiający ich zachowanie, czy nie, no to najczęściej prokuratura w PRL-u robiła z ludzi chuliganów, wtedy stosowano ostrzejsze kary. No i w III Rzeczpospolitej te przepisy chuligańskie zostały zniesione jako kompletnie niepotrzebne i one w ramach dobrej zmiany wróciły, czyli jak ktoś szuka dowodów na to, czy wraca PRL, no to jest to jeden z tych powodów. I na pewno to, co zrobili, prawda, ci działacze, nie miało pobudek chuligańskich, bo oni po prostu z konkretnego powodu to zrobili, bo nie zgadzają się właśnie z tą prowokacją, można to tak powiedzieć, z postaci właśnie tej ciężarówki, która jeździ i ma za zadanie właśnie prowokować, tak? Można nie pochwalać zniszczenia mienia kogokolwiek, ja tego też nie pochwalam, ale mówienie, że to jest czynnik chuligański, absolutnie mija się z prawdą i, że tak powiem, z podstawowymi zasadami tej instytucji. Jeszcze tylko jedno, jeśli można, jeszcze proszę, jedno proszę. Do tego, co pan też wspomniał odnośnie problemu Kościoła, że ma problem z powołaniami. Ja akurat jestem świeżo po lekturze książki Marty Abramowicz pod tytułem Zakonnicy odchodzą po cichu. I tutaj z tej książki są podane dane statystyczne i okazuje się, że jeśli chodzi o duchownych w Polsce, to na przestrzeni 50 lat między 60 rokiem a ubiegłego stulecia 2010 liczba księży diecezjalnych się podwoiła i pozostałych, bo tam jeszcze są wymienieni bracia zakonni i księża zakonni, to tutaj jest niewielki wzrost, natomiast jest dość istotny spadek liczby sióstr zakonnych o jakieś 6 tysięcy, z 27 na 21 tysięcy. Także nie wiem, czy rzeczywiście Kościół ma problem z powołaniami, bo te liczby by temu przeczyły. No tak, ale pan bierze pod uwagę tutaj liczby bezwzględne obejmujące wszystkie roczniki kapłańskie, prawda? Wiadomo, że w latach
70., a w szczególności w latach 80. powołań było bardzo dużo. W związku z tym jest dużo ludzi, kapłanów w tych starych rocznikach. Natomiast ja mówię tutaj o młodzieży, tej, która wstępuje do seminarium. I tej młodzieży prawie nie ma. Z różnych powodów. Nie jestem od tego, żeby dociekać, jakie są powody, ale to jest przede wszystkim, że tak powiem, największy powód do zmartwienia Kościoła i całego tego episkopatu. I oni są zaniepokojeni, oni bardzo wiedzą, jak się ustosunkować do tej sytuacji. Oni są po prostu nieprzygotowani na tę sytuację. No to ja bym to kończąc skomentował w ten sposób, że no jeżeli prominentnymi hierarchami Kościoła są tacy ludzie jak arcybiskup Jędraszewski, którzy wskazują jakieś grupy i nazywają je zarazami, no to chyba w tym tkwi odpowiedź. No, nikt nie będzie chciał wstępować do Kościoła reprezentowanego przez takich ludzi. Bo chyba no oczywiście. Ja też tak uważam. To są po prostu fałszywi prorocy. To są fałszywi prorocy. Tak samo jak ja kiedyś właśnie nawet napisałem kilka lat temu, moja wnuczka, która poszła do gimnazjum, to było kilka lat temu już. Mówiła, czy wiesz, dziadku, jak się u nas mówi na lekcji religii? No jak? Rydzyk kla. Tak? Czyli ta młodzież, która ma 15-16 lat, taki właśnie ma stosunek do religii. I to jest największe zmartwienie. I tym się powinni zająć episkopat i tak dalej, a nie tymi rozgrywkami politycznymi, do których przyzwyczaili się no, przez prawie 1000 lat Kościoła w Polsce, bo Kościół, żebyśmy cokolwiek o nim nie powiedzieli, to Kościół był zawsze strukturą państwową. I on tą strukturą państwową przeżywa, przestaje być i bardzo to przeżywa. Nie jest w stanie odnaleźć się w tej nowej sytuacji, prawda? I dlatego ten taki sojusz tymczasowy z najbardziej skrajnymi, że tak powiem, ruchami politycznymi, a większą częścią tych właśnie ryzykowych biskupów i kapłanów. To jest największy problem. Panowie, ja chciałbym troszeczkę odejść od tematu Kościół, państwo i społeczeństwo, bo to jest temat bardzo bolący wiele osób. Wszyscy chyba panowie macie rację. Te wpisy, które się pokazują, również mówią o takim rozgorączkowaniu, a jest naprawdę nad czym się zastanowić. Najlepszą chyba byłoby diagnozą czy radą, żeby jednak nastąpił rozdział Kościoła od państwa, żeby państwo było państwem opartym, niech będzie konkordat, ale przestrzegany i po prostu, żeby się wzajemnie nie przenikały te dwie instytucje. Ale to jest ważne, można powiedzieć, że taką deklarację rozdziału Kościoła od państwa już prowadziła Konstytucja 3 maja. Już pod koniec XVIII wieku wtedy Konstytucję 3 maja wprowadzano i którą zresztą Kościół bardzo czci, prawda? Już wtedy konstytucja głosiła konieczność oddzielenia Kościoła od państwa. I to powinno być zrobione w tych czasach naszych. Panie sędzio, czy pan nie uważa, że historia się tak naprawdę kołem toczy, że w zasadzie wszystkie tyranie, wszystkie dobre wzloty, również Polska przeżywa? To wszystko już było. O tym mówią filozofowie, historycy, wiele mądrych ksiąg, począwszy od starożytności, o upadku imperiów, wielkich tyranii. I tego politycy jak gdyby w ogóle nie biorą pod uwagę. Brną w jakieś takie tyranie obecne. Nie liczą się z tym, że upadną na pewno, ale ile przy tym będzie ofiar? Ofiar społecznych. Tak. No niestety, ale politycy, wyjąwszy kilku może naprawdę mężów stanów, mają bardzo krótką perspektywę patrzenia. Ja sam otarłem się o politykę przez 4 lata, w latach 89-93 byłem senatorem, więc coś mogę na ten temat powiedzieć. Politycy głównie myślą o tym, co będzie w najbliższych wyborach. Czy zostaną wybrani, prawda? To jest dla nich najważniejsza rzecz, prawda? I dlatego muszą być jakieś autorytety poza polityką, którzy muszą ich przywoływać do porządku. No, w czasach starożytnych
często tak bywało, że to właśnie byli biskupi, prawda? Ale niestety tej funkcji już nie pełnią. I teraz muszą być jakieś świeckie autorytety, które będą przywoływały polityków do porządku i obyśmy mieli takich ludzi jak najwięcej. Jeśli panowie pozwolicie, to ja ostatni jeszcze, bo już rozmawiamy godzinę, ostatni przywołam profesora Matczaka. Nie wiem, czy to znowu u mnie się urwało, czy u Andrzeja. Tak, no niestety nie widzimy pana redaktora. Padło nazwisko pana profesora Matczaka. Bardzo szanuję tego młodego, zdolnego, no już nie takiego młodego, prawie 50-letniego, prawda, zdolnego prawnika, ale rzeczywiście bardzo jego gwiazda zabłysła i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze z niego wiele, wiele pożytku. Powiem szczerze, że on dla mnie staje się już autorytetem. Tak, tak, on rzeczywiście Mimo dzielącej nas różnicy wieku, na moją niekorzyść oczywiście, ale naprawdę jest doskonale wykształcony, inteligentny, bardzo przyzwoity. Coś wiem na temat jego życia, także i rodzinnego, osobistego, jego korzeni. Kiedyś byłem w Gorzowie, gdzie chodził do szkoły średniej. Jak tylko tam wymieniłem nazwisko Matczak, no to cała sala wiedziała, o kogo chodzi, prawda? Są dumni z niego i w ogóle jesteśmy wszyscy z niego dumni, że w naszym środowisku się ktoś taki pojawił. Tak, jest rzeczywiście, jawi się wielkim autorytetem prawniczym, a przy tym, zresztą podobnie jak pan, potrafi dość prostym językiem o tych zawiłych sprawach prawnych opowiadać i przez co ma taką docierania i formułowania czasami krótkich myśli, które niosą naprawdę wielkie treści. To jest wielka zaleta. Zgadzam się, to jest wyjątkowy talent. To rzadko kto to posiada. Mówię tu o profesorze Matczaku, który ma jeszcze taką właśnie konieczną błyskotliwość tych swoich podsumowań. No, trafił nam się świetny chłopak. Tak. Nie wiem, co chciał powiedzieć Andrzej, ale widzę, że nie jest w stanie chyba się już do nas włączyć. Jesteśmy ciągle na żywo. Tak. Rozmawiamy już prawie godzinę, 10 minut, więc chyba będziemy powoli zmierzać do końca, chyba chciałby pan jeszcze podsumowanie. Trzymając się na duchu. Złe czasy, prawda? Tak jest. Tak. O, wraca Andrzej. To dobrze, że się... A, nie, jednak nie. Tak, no miejmy nadzieję, że rzeczywiście, tak jak pan mówił, że to jest kolejny moment w naszym życiu, kiedy widzimy, że władza się myli, że to jednak my mamy rację. Niestety jesteśmy w sytuacji takiej, że musimy to przeczekać. Tak. O, jest Andrzej. Ale niebiernie, tylko nie zawsze biernie, stając obok pokrzywdzonych. Czego władza najbardziej nie lubi? Kiedy obok pokrzywdzonych stają ludzie, którzy im pomagają. I tutaj chcę się odwołać do przykładu z naszej historii. Otóż w latach 50., 60., a nawet 70., jak ktoś był prześladowany, czy to z powodów politycznych, czy jakichś innych, to co najwyżej mógł liczyć, to nie zawsze, na pomoc ze strony przyjaciół, ewentualnie najbliższej rodziny. I to nie podkreślam, nie zawsze. I dopiero w 76 roku nastąpił tutaj przełom, tak? Po wydarzeniach w Ursusie, Radomiu, znalazła się grupa młodzieży wspierana przez właśnie autorytety, która pomagała ludziom krzywdzonym, pobitym, tak? Jeździli do tego Radomia, zbierali informacje, przekazywali pieniądze, załatwiali lekarzy i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób narodził się KOR. Ale on nie pomagał dlatego, że skrzywdzony został przyjaciel albo członek rodziny, tylko dlatego, że ktoś został pobity. To był piękny przykład chrześcijańskiej postawy dobrego Samarytanina, KOR. Tak? Otóż właśnie. I z tego się zrodziła Solidarność. Zrodziła się Solidarność. Kiedy ja siedziałem w więzieniu, ani przez moment nie musiałem się martwić o moją rodzinę, bo wiedziałem, że mnóstwo ludzi pomaga mojej żonie, moim dzieciom, że są bezpieczni. Na ile w tamtych czasach w ogóle można było być bezpiecznym. I dzisiaj tak powinniśmy się zachowywać. Jesteś prześladowany,
krzywdzony, stajemy obok niego, manifestujemy to, pomagamy mu. I tego właśnie najbardziej władza nie lubi i tak upada zawsze władza autorytarna, władza zła. Przyjmiemy wszyscy te słowa do siebie. Piotrze? Nad tym chyba musimy bardzo silnie pracować, bo mamy coraz więcej niestety takich negatywnych przykładów, kiedy w sytuacjach zagrożenia stajemy się obojętni. Teraz kilka dni temu w Poznaniu mieliśmy taką sytuację, że dwie dziewczynki 15-letnie zostały nad jeziorem zaatakowane przez jakieś dwie pary, jeśli dobrze pamiętam, i wzywały pomocy. Będąc otoczone setkami ludzi prawdopodobnie, bo to był ciepły dzień, wszyscy tam plażowali i nikt im nie pomógł. I to są sytuacje niebywałe, że odwracamy się, udajemy, że nie widzimy w momencie, kiedy ktoś jest atakowany. I to jest jakby sprawa tego środowiska LGBT, ostatnio jest, można powiedzieć, bardzo modna, bo oni zaczęli się chyba bardzo organizować i burzyć ze względu na to, jak bardzo są poniżani, ale to jest tylko jeden z przykładów. Każdy z nas w pewnym momencie może się znaleźć w jakiejś grupie dyskryminowanej. I niezależnie I wszystko, tak jak mówi poeta, muszą być spisane czyny i rozmowy. Wszystko musi być zanotowane. Tak, tego się najbardziej władza boi, że coś zostanie zapisane, utrwalone, przekazane w następnym pokoleniu, a ta osoba, która była atakowana, spotkała się z pomocą, ze wsparciem. W ten sposób władza traci, że tak powiem, bo dopóki ludzie się boją władzy, tak, to ona też buduje jakby swoje to fałszywe morale. Tak. Jesteśmy silni, nikt nam nie podskoczy, ale jak widzą, że inni się ich nie boją, że pomagają pokrzywdzonym, to tracą, że tak powiem, ochotę na to napinanie tych muskułów. I to jest droga właściwa. Panowie, poruszył pan sędzia sprawę solidarności, pomocy. Ja skorzystam z okazji i odwołam się do szlachetnej postaci Henryka Wójca, który w tej chwili jest bardzo chory, i przekażmy mu dobre słowo. Jeżeli będzie potrzebował na pewno materialnej pomocy, to nikt mu nie odmówi. My natomiast, demokraci, jego przyjaciele, przekażmy mu serdeczne życzenia powrotu do zdrowia, bo to jest człowiek, który kiedyś działał na rzecz innych i walczył o to, żebyśmy mogli rozmawiać. Właśnie był członkiem KOR-u, o którym tutaj była mowa, tak? Prawda? Ja miałem z nim wielką przyjemność współpracować w różnych sytuacjach i do ostatnich nawet chwil. Wiem, jak to jest szlachetna postać, jak ważna w naszym życiu publicznym. To jest właśnie jeden z tych wielkich naszych autorytetów. Tak, to jest na miarę Kuronia i Mazowieckiego, pana sędziego i tak dalej. Panowie, ja bym poprosił... Może bym się do tej grupy nie zaliczał i to nie przez zwykłą skromność, tylko po prostu mam świadomość, gdzie jest moje miejsce. Ale ja zawsze podziwiałem Henryka, dla mnie to była legenda jeszcze za życia i to jeszcze w latach 70. Piękna postać, do dzisiaj w zasadzie aktywny, bardzo często też występujący dzisiaj, mimo już przecież wszędzie, gdzie trzeba, on jest, ze swoją zresztą nieocenioną Henryką, przepraszam, Ludwiką Wójcem. A na koniec taka ładna anegdotka. Dwa lata temu, czy trzy, tam była jakaś wielka uroczystość z okazji komitetów obywatelskich, coś tam, prawda, i Henio Wujek triumfalnie przyniósł taką broszurkę, gdzie były wszystkie komitety spisane, komitety obywatelskie z 89 roku. No ja publicznie to komentowałem, mówię, Henio jest niezastąpiony, prawda, on co trzeba zawsze ma. A później po tym wszystkim rozmawiałem chwilę z Ludwiką, ona mówi, oj, Henio by miał, gdyby nie ja. Tak, też wyraźmy szacunek dla naszych partnerek, żon, bo one są często cichymi bohaterami naszych męskich sukcesów. Fajni ludzie. Tak. Panie sędzio, ja poproszę, ponieważ wiele było pytań w rozmowach prywatnych, również przed transmisją, ludzie prosili mnie o różne opinie dotyczące ich spraw i tak dalej. Czy ja mogę poprosić o następne spotkanie, żebyśmy Ale oczywiście.
Bardzo będę wdzięczny. Będę wdzięczny, bo jeszcze zaprosimy może i prokuratora, zaprosimy adwokata, bo nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby cały aparat sprawiedliwości, tak mocno zgwałcony przez obecną władzę, występował i miał sympatię mnie, obywatela zwykłego, żebym myślał podobnie i witał się z przyjemnością z Parchimowiczem, z Wawrinkiewiczem, z Matczakiem, Stępniem, wieloma innymi ludźmi, którzy często byli jakimiś posągowymi postaciami, szczególnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Ten inny Żabot, ta Lamówka, ten Orzeł, to było coś takiego posągowego, że człowiek miał wielki respekt, ale taki respekt właściwie bliski strachowi. W tej chwili wy jesteście tak blisko nas, naszymi przedstawicielami, mówicie naszym językiem, wiele rzeczy nam tłumaczycie. Ja bardzo jestem rad, że moja aktywność od 5 lat dopiero obudzona tak szybko się wyedukowała i mam przyjemność, że tak powiem, rozmawiać z Państwem. A ponieważ był taki akcent wójcowy, prawda, pod koniec, to chciałbym powiedzieć, że jutro właśnie o 13:30 w kościele świętego Marcina jest msza święta w intencji Henryka Wójca, który zawsze był chrześcijaninem, zawsze to podkreślał, prawda, członkiem klubu inteligencji katolickiej, takim wierzącym człowiekiem. No i taką naturalną rzeczą jest, że jego przyjaciele, czy są wierzący, czy niewierzący, to jutro się spotkają, a jestem przekonany, że bardzo wiele osób, które nie będą mogły wziąć udziału fizycznie w tej mszy, będzie w tym czasie z Heniem cały czas. Bardzo dziękuję za te słowa. Piotrze, jeżeli ty byś chciał jeszcze w ostatnim zdaniu coś powiedzieć, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za świetną rozmowę. Cieszę się na kolejną, jeśli taka będzie, jeśli zostanę zaproszony. No, ja się cieszę, że nie we wszystkim musieliśmy się zgadzać, ale mogliśmy swobodnie rozmawiać na każdy temat. To naturalne. To naturalne i bardzo dobrze, że w dojrzałym społeczeństwie jest to naturalne. Tak, tak. No my niestety mamy duży problem na zewnątrz, że ścieramy się te strony są tak mocno zantagonizowane, że nie są w stanie podjąć dialogu. Tak, to jest, bo mamy kłopot z dojrzałością. No tak. My na górnym piętrze nie mamy z tym problemu. Ty młodziku na dole. Zostańcie panowie jeszcze na chwilę na antenie. Ja podziękuję wszystkim.